Siemanko, ostatnio zorientowałem się, że nawet się nie przedstawiłem, a nagrywam już trochę te filmiki. Ja się nazywam Kuba Jodłowski, wspinam się od 20 lat, jestem instruktorem, jestem jednym z właścicieli Opiekto, ściany wspinaczkowej na Pracy Południe w Warszawie i nagrywam filmiki wspinaczkowe ze skał, ze ściany, z zawodów. Także zapraszam do subskrybowania, do kciuków w górę, komentowania. Śmiało piszcie, o czym byście chcieli filmik. Ja, jak tylko będę miał czas, to się chętnie tym zajmę. Pomysłów jest dużo, czasu jest mało. No i chciałbym oficjalnie ruszyć z serią filmików o podstawach techniki we wspinaniu. Plan jest taki, żeby pojawiały się one co 2 tygodnie i były krótkie, zwięzłe i na temat. Zaczniemy sobie od poprawnego wstawiania nóg na stopnie, czyli jak to robić, żeby wykorzystywać lepiej stopnie, żeby mniej używać siły i żeby już to sobie ćwiczyć na samym początku, no bo to jest bardzo, bardzo istotne. Mamy but wspinaczkowy i zależy nam na tym, żeby używać czubka, czyli tego tutaj fragmentu. Nie stawiamy nóg tu, nie stawiamy tej części buta na stopnie. Prawie nigdy, chociaż we wspinaniu to ciężko powiedzieć, że nigdy, bo naprawdę jest to dość złożony sport. Różne rzeczy się dzieją i czasami ustawienie nogi w dziwny i tak naprawdę niepoprawny technicznie sposób pomaga wam zrobić boulder, ale w większości przypadków używamy tutaj czubeczka, żeby móc pracować na stopniu, przekręcając nogę w ten sposób, stając na palcach i mieć precyzję, tak żeby jeśli będzie taki mały zadziorek, o tutaj jak mój kciuk, żeby móc go obciążyć, dociągnąć się, odepchnąć się. Szczególnie widzę to, gdy mamy na boulderze duży stopień. Ludzie stawiają nogę po prostu gdzieś na środku, gdzie często ten duży stopień tak jakby się składał z kilku mniejszych. I w zależności od tego, jak wygląda ruch, nogę możecie postawić tu, tam albo zupełnie gdzie indziej. Zatem wstawiamy czubki butów, dociążamy i dzięki temu możemy na przykład skręcić się, sięgnąć gdzieś daleko, stając na palcach lub dociągnąć się w którąś stronę. To jest według mnie taka zupełna podstawa. Brzmi to prosto, ale tak naprawdę trudno się skupić na tych nogach, kiedy dużo się dzieje na boulderze. Jest, nie wiem, długi ruch, słabe chwyty, a wy jeszcze musicie się skupić na nogach. Dlatego polecam ćwiczyć sobie to na rozgrzewkę. Robiąc łatwe trawersy bądź łatwe bouldery, skupiacie się tylko na pracy nóg. I ważne, żeby wstawiać te nogi po cichu. Co przekłada się na to, że tak naprawdę macie zupełną równowagę, odciążacie nogę, którą chcecie przestawić i możecie ją ustawić precyzyjnie tam, gdzie chcecie. Także robiąc łatwe buldery, skupiacie się na tym, gdzie chcecie postawić nogę i powoli, precyzyjnie ją stawiacie. Robiąc takie ćwiczonka, na pewno przyniesie wam to pozytywne efekty, szczególnie na slabach, pionach, małych przewieszeniach, ale potem przekłada się to też na duże przewieszenia, nawet na następny etap, którym jest haczenie pięty czy podhaczenie palców. Także tyle, taki krótki filmik, ale ważny. Dajcie znać, czy o tym wiedzieliście doskonale, czy jest to nowość, czy uważacie, że idzie wam to dobrze, czy źle. Yo, następny filmik za 2 tygodnie.